pierwszy festiwal młodych twórców w Krakowie. Będziecie mogli poznać artystów z dziedziny muzyki, plastyki, literatury czy filmu, a my w Radiu Pryzmat postaramy się przedstawić ich sylwetki i dzieła w wywiadach. To wszystko będziecie mogli usłyszeć w audycji Twórcza Szuflada w piątki o godzinie 20. Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Twórcza szuflada. Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pryzmat. To jest audycja Twórcza szuflada. Ja nazywam się Kamil Latuszek. Być może część z Was mnie kojarzy, ponieważ prowadziłem audycję w tym radiu i po jakimś czasie wróciłem. Mam przyjemność poprowadzić tę audycję. Będą ich dwie. Ponieważ dzisiaj przedstawię Wam twórczość osób, które zgłosiły się na Festiwal Młodych Twórców. Jest to pierwsza edycja tego festiwalu. No i dzisiaj będziecie mogli usłyszeć rozmowy z muzykami oraz utwory, które zostały wybrane przez te osoby. Będziecie mogli posłuchać, ocenić, no i wyrazić swoje zdanie na ten temat, czy Wam podoba się ta muzyka. Pierwszym moim rozmówcą jest Konrad Sytz. On przygotował dla Was utwór Fopa, no ale zanim go posłuchamy, to wysłuchajmy najpierw rozmowy, którą przeprowadziliśmy poprzez komunikator internetowy. Wiadomo, jaka jest teraz sytuacja w Polsce i na świecie. Nie możemy spotkać się w studiu radiowym, porozmawiać na żywo, więc korzystając z technologii, która jest dostępna, no udało się przeprowadzić te rozmowy. Zapraszam teraz na pierwszy wywiad. Jest ze mną Konrad Sytz, 21-latek z Libiąża. Jest to nasza rozmowa o Festiwalu Młodych Twórców. No i takie pytanie nasuwa się na początek. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział w tym festiwalu? Czy to była decyzja własna, czy może ktoś podrzucił linka i zasugerował, żebyś wziął w tym udział? Dokładnie, znajoma mi podesłała link od festiwalu, również mama mi podesłała, że jest coś takiego w Krakowie. No i zauważyłem, że to jest pierwsza edycja i ciekawie to zostało opisane. Wymogi nie były trudne i skomplikowane, więc uznałem, że czemu nie spróbować. Na kanale YouTube'owym festiwalu są dwa twoje utwory, tekst oraz Uderzając. Na naszej antenie Radia Pryzmat zaprezentujesz utwór Fopa. Jeśli mógłbym cię zapytać o kilka słów na temat tego utworu, dlaczego akurat tę piosenkę wybrałeś? To jest utwór, który chyba nagrałem sobie w sobotę. I tak naprawdę no, skończyła mi się kwarantanna dosyć długa, 17 dni. Skończyła mi się właśnie w piątek i to jest utwór napisany na kwarantannie, gdzie to jest okres, no wiadomo, straszny do przeżycia, jak się siedzi 24 na dobę w domu i jakoś tak wyszło, że to, co chciałem, to napisałem i w pewnym klimacie muzycznym też się odnalazłem i uznałem, że ten utwór najnowszy najlepiej jak się go wyeksponuje, bo również pasuje do tych czasów aktualnych. Czyli kwarantanna może również być taką inspiracją do tego, żeby stworzyć jakieś tam utwory. Właśnie widziałem, że nie tylko ten utwór, ale również na twoim kanale na YouTubie w opisie jednego z utworów było napisane, że połączenie piwo i kwarantanna to właśnie ten utwór. No tak, to była pierwsza piosenka tak eksperymentalna strasznie. No tak, no kwarantanna jest, nie wiem, czy inspirująca w takim pozytywnym sensie, czy jest raczej już taki nacisk, żeby cokolwiek robić. No ale no, efekt jest jeden, że jakieś utwory powstają i to nie tylko u mnie, ale u wielu twórców. Skąd w ogóle u ciebie się wzięło zainteresowanie muzyką? Czy zostało to przekazane przez może rodziców, czy sam jakby z siebie zacząłeś interesować się tym tematem?
Znaczy, pierwszą gitarę miałem w rękach u mojego wujka dokładnie i przez długi czas nie potrafiłem się do tego zabrać, żeby zacząć grać na gitarze, no ale po jakimś czasie też od znajomych, że tak powiem, zaraziłem się, najpierw grałem na gitarze, później jak okazało się, że na jakimś poziomie mi to zaczyna wychodzić, ten rozwój w miarę dobrze przebiega, to zacząłem grać jakieś tam małe koncerty w swojej małej wsi, że tak powiem. No i potem zacząłem rozwijać gitarę w inne instrumenty, wokal też się jakoś tam rozwinął i jakoś to poszło. A czy wykształcenie muzyczne posiadasz, czy zmierzasz w tym kierunku? Totalnie nie. Jestem samoukiem i teoria muzyki jest mi kompletnie obca. Znam się na muzyce tyle, co sam się nauczę i z jednej strony mi to nie przeszkadza, bo jest bardzo stymulujące szukanie nowych możliwości muzycznych, no a z drugiej strony czasem jednak odczuwalne jest to, że pewne jakieś tam progresje są trudne do wyegzekwowania z samego siebie, tak? No ale tak jak mówię, jest to bardzo ciekawe i teoria muzyki, no historia pokazała, że nie zawsze jest konieczna, aczkolwiek wiadomo, że czasem się przydaje. Może się przydać, tak. Powiedziałeś o tym, że zaczynałeś grać na gitarze, również jakby cała aranżacja oraz teksty są twojego autorstwa. Można też to tak nazwać, że jesteś człowiekiem orkiestrą. Jakbyś mógł przedstawić proces tworzenia piosenki. Powiedziałeś o FOPA, ale czy na przykład inne utwory też jakby zostały stworzone przez to, że już no, nie miałeś co ze sobą zrobić, był jakiś impuls do stworzenia. Jak to wygląda od strony muzycznej i tekstowej? Czy proces twórczy u mnie jest dosyć niejasny i wywodzi się często z jakiegoś tam przypadku, po prostu grając sobie jakieś akordy, próbując stworzyć coś, czego jeszcze wcześniej nie grałem, to wychodzi mi jakaś taka, powiedzmy, ciekawsza muzyczka. Rozwijam sobie progresję o różne inne akordy. Jak widzę coś ciekawego, to próbuję odnaleźć klimat tekstowy do tego podłoża, które sobie wystosowałem wcześniej. No i przez jakiś czas leży sobie, że tak powiem, ta muzyka z tym klimatem w mojej głowie. Zastanawiam się nad najlepszym rozwiązaniem dla tej muzyki. No i potem po jakimś czasie, najczęściej jest to miesiąc, jak nie kilka miesięcy, że tekst powstaje w całości i piosenka się ukazuje. Jeśli chodzi o jakieś inspiracje muzyczne, to są jakieś zespoły, wykonawcy, którymi się inspirujesz? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, próbuję siebie ocenić jakkolwiek i wpisać w jakieś ramy, ale Czy się inspiruję? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie, że za bardzo nie można je przypisać do jakiegoś artysty i powiedzieć, o, to jest kopia kogoś tam albo bardzo podobny klimat. Wokal, dużo osób mi mówi, że jakiś taki trochę kortezowy w tych piosenkach słychać, ale Korteza totalnie nie słucham. Nie wiem, może 5 utworów tak mi się spodobało, a dostałem kiedyś płytę od polonistki i przesłuchałem połowę, bo uznałem, że to jest dla mnie nudne totalnie i jakoś nie utożsamiam się z tym klimatem. Ale muzyki słucham oczywiście. Inspiracji chyba w mojej muzyce muzyką takich zespołów jak Radiohead, bo ich bardzo lubię, czy tam Arctic Monkeys z zagranicznych, to myślę, że tego nie słuchać w ogóle. Aczkolwiek no zawsze staram się, jeśli chodzi o inspirację, znaleźć może jakieś brzmienie, które jest ciekawe, ewentualnie efekty nałożone na gitarę czy klawisze, cokolwiek. No, czasem idzie wychwycić i w jakiś sposób zaimpregnować takimi środkami swoje utwory. A jakbyś miał określić gatunek muzyczny, w którym tworzysz, bo znalazłem na twoim kanale właśnie cover utworu Korteza. On gra taką muzykę alternatywną. Czy ty też byś się wpisał w te ramy, czy jednak nie do końca chcesz zamykać się w takiej jednej szufladce? Znaczy, muzyka alternatywna jest to jest nowoczesna raczej muzyka, tak bym to nazwał. I ja nie do końca ze swoim instrumentarium się w tym odnajduję, bo tworząc w warunkach domowych, bo w domu wszystko wychodzi na zewnątrz, no to nie mam za bardzo możliwości do tworzenia tego typu muzyki, powiedzmy, jeśli chodzi o barwy dźwiękowe i tak dalej. Więc nie wiem, czy wpisałbym się w jakieś tam ramy muzyki alternatywnej. Być może tak, ale czy chcę to tworzyć w alternatywie? Na razie wydaje mi się, że póki mam możliwość takiego tworzenia bez oceny, bez jakiejś presji od kogokolwiek, to bawię się tym w
sposób, w jaki chcę. Ostatni ten kawałek faux pas, to trochę tam jazzów nawet starałem się wpleść, więc no, korzystam z tego, że nie muszę identyfikować się z jakimś gatunkiem. No to będziemy mieli okazję posłuchać, nasi słuchacze również. To jeszcze tak na koniec zapytam Cię, czy poza muzyką jakieś inne zainteresowanie, coś mocno w Twoim życiu ma takie miejsce? Znaczy tak, no interesuję się. Sport lubię pooglądać, że tak powiem, to chyba tak jak większość Polaków. Studiuję również kulturoznawstwo i wiedzę o mediach, więc myślę, że wszystkie kategorie sztuki w jakiś sposób mnie interesują, mniejszy lub większy. Ostatnio filmy mnie zaczęły interesować, nadrabiam sobie wszystkie klasyki, więc to myślę, że raczej wszystko idzie w stronę zainteresowań kulturalnych. I jeszcze dwa słowa, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć w internecie, Twoje utwory, no bo tutaj na antenie zagramy jeden utwór, dwa można jeszcze znaleźć na kanale Festiwal Młodych Twórców. Gdzie udostępniasz swoje utwory? Tylko na YouTube, ale na YouTube udostępniam pod taką skrytą nazwą J-Spacja A i tego nie idzie znaleźć totalnie naprawdę. Ale wpisując na przykład w przeglądarkę YouTube w stado wszystkich wspomnień, bo to jest też utwór, to wychodzi jako pierwsze, więc może w ten sposób uda się mnie wyszukać. Muszę nad tym pomyśleć w ogóle, bo wiele osób mówi, że nie da się mnie znaleźć. No to w takim razie zachęcamy do wyszukania następnych utworów Konrada, a teraz będziemy grać FOPA. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję również. Twórcza szuflada. I czas teraz na wspomniany utwór FOPA. Wykonuje go Konrad Syc. Posłuchajmy. Pomoże spać.
Kurcza szuflada. Kolejnym rozmówcą jest Piotr Sikora. Piotr przygotował piosenkę Douzième Dalmage. Jest to piosenka w języku francuskim, ponieważ Piotr śpiewa i po polsku, i po francusku. Również ma taki utwór, w którym łączy oba te języki. Zanim oczywiście posłuchamy tego utworu, najpierw rozmowa z Piotrkiem, a później do wysłuchania jego piosenka. Jest ze mną Piotr Sikora, 17-letni muzyk, wokalista, który brał udział w Festiwalu Młodych Twórców. No i właśnie to pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w tym festiwalu. Czy ktoś podrzucił ci informację o takim wydarzeniu, czy może sam je znalazłeś? Wiesz co, powiem ci, że właściwie o festiwalu dowiedziałem się dzięki koleżance. Dzięki koleżance ona znalazła dla mnie ten konkurs i dlatego ja zawsze powtarzam, że ja mam bardzo duże szczęście do ludzi, bo to dzięki niej jakoś zaszło. Czyli sam pewnie byś na to nie trafił? Powiem ci, że nie. Powiem ci, że ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. I tydzień przed wysłaniem zgłoszeń dowiedziałem się, że jest taki festiwal. No i nagrałem portfolio i powiem ci, że ja tak naprawdę nie liczyłem na jakieś tam szanse czy jakieś takie właśnie pozytywne dostrzeżenie, ale dostałem potem tydzień później informację, że jestem w tej grupie 10 osób. Także no, bardzo się cieszyłem. To znaczy, no, to mi dużo dało. Dużo dało, dużo takiego powera, że tak powiem, do pisania kolejnych tekstów, do pisania kolejnych utworów. Także to mi dużo dało, to na pewno. Wspomniałeś właśnie o tym portfolio. Na to portfolio składa się 5 utworów. Skandal, Après l'amour, Spojrzenie, Ja i mój cień oraz Douzième Dalmage, które nasi słuchacze będą mogli po naszej rozmowie posłuchać. Jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów, dlaczego akurat ten utwór, no i może też jakbyś mógł zdradzić mi, słuchaczom, jak powstawała ta piosenka. Odpowiadając na pytanie, dlaczego ten utwór, myślę, że dlatego, że dotyczy ważnych rzeczy. To znaczy tekst jest bardzo prosty. Tekst, co pewnie nie będzie zaskoczeniem dla was, dla słuchaczy, dotyczy relacji międzyludzkich, bo ja no przede wszystkim piszę o relacjach międzyludzkich, no bo to ludzie są dla mnie priorytetem i jakby na bazie tego mogę mieć jakieś przemyślenia i podawać słuchaczom tekst. I myślę, że ten utwór Douzième Dalmage, to w tłumaczeniu na polski ten tytuł brzmi 12 świateł i to jest tekst, w którym no, podmiot liryczny miał jakąś relację, prawda, damsko-męską, no i ta relacja się jakoś urwała. I mówi o tym, jakie ma przemyślenia, że bez tej drugiej osoby nie jest tam sobą, że spodziewał się troszkę czegoś innego. Także tekst i zamysł jest bardzo prosty. Tak naprawdę te moje teksty, mam odczucie, są często nawet troszeczkę truistyczne. Mówią o takich bardzo prostych rzeczach, ale ja uważam, że może czasami warto o takich prostych rzeczach przypomnieć. Też na przykład w tych moich tekstach, takich jak Spojrzenie, czy Douzième Dalmage, właściwie te dwie piosenki dotyczą, mówią też o spojrzeniu między jedną osobą a drugą. Ważna rzecz, bardzo prosta, ale ma duży wpływ na relacje między ludźmi. A skąd też w ogóle wziął ci się pomysł, żeby śpiewać po francusku? Czy jesteś osobą dwujęzyczną? Tak dobrze się czujesz w tym języku? Wiesz co, powiem ci, absolutnie nie jestem dwujęzyczną osobą. Nie umiem mówić płynnie w języku francuskim. Myślę, że takim zapalnikiem do nauki języka francuskiego była no, moja fascynacja osobą Edith Piaf. Bo mówiąc właśnie o artystach, którzy są dla mnie najważniejsi, mogę wyróżnić przede wszystkim Edith Piaf, Ewę Demarczyk i Edytę Gepard, bo ich sposób bycia na scenie i sposób przekazywania emocji, no coś fantastycznego. I myślę, że zacząłem śpiewać po francusku właśnie dzięki Edith Piaf. I rzeczywiście ja śpiewam i po polsku, i po francusku. Tutaj ktoś by mógł cię zapytać, czasami pojawia się takie pytanie, dlaczego nie śpiewam po angielsku? No bo teraz rzeczywiście dużo ludzi śpiewa po angielsku. Nie śpiewam po angielsku dlatego, że no, ja nie czuję zupełnie jakoś w tym języku i no, trudno by mi było śpiewać w języku, w którym nie czuję tego zupełnie.
I wydaje mi się, że wtedy bym słuchaczy trochę oszukiwał. No a przecież na scenie nie można absolutnie słuchaczy oszukiwać, bo uważny słuchacz to bardzo szybko zauważy, że rzemieślnik, który podaje mu tekst na scenie, jest nieszczery, prawda? Polski i francuski, jakoś mi to tak intuicyjnie przychodzi, jeśli chodzi o pisanie tekstów. No uprzedziłeś moje następne pytanie, bo właśnie miałem zapytać się ciebie o te najważniejsze artystki. To może dopytam, dlaczego w ogóle u tak młodej osoby, skąd zafascynowanie artystkami, które, no można powiedzieć, że nie są z tego samego pokolenia, co ty. Wiesz co, powiem ci, że jasne, że to jest zupełnie inne pokolenie, bo one swój taki najświetniejszy czas miały w latach 60., prawda? A ja się urodziłem jednak 40 lat później. Ale mam wrażenie, że jakoś, no jest mi to bardzo bliskie, tak po prostu. Mi bardzo bliska jest właśnie poezja śpiewana, piosenka aktorska, piosenka francuska. I wydaje mi się to całkiem bliskie, całkiem intuicyjne. I w takim wymiarze właśnie chciałbym jakoś pisać i podawać tekst słuchaczom. Mnie zainteresowało w tych osobach nie tylko ich głos, ich sposób, jak już mówiłem, podawania tego tekstu, tych emocji na scenie, ale też ich życiorys, też ich przemyślenia. Z tych osób szczególnie chyba cenię sobie Edytę Gepert, bo uważam, że jest bardzo mądrą osobą. Myślę, że spokojnie mogę ją zaliczyć do jakichś moich autorytetów, bo nasze przemyślenia się bardzo pokrywają. I te trzy osoby, myślę, że ich muzyka, właśnie Edith Piaf, Edyty Gepert czy Ewy Demarczyk, no jest jakoś tam bardzo, bardzo we mnie zakorzeniona. Ale staram się nie zamykać tylko na ten nurt. Staram się też słuchać innych rzemieślników, też takich, którzy wykonują i podają tekst po 2000 roku. I teraz to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, widzę, że jak porównuję tych rzemieślników, którzy wykonywali trochę wcześniej, a teraz widzę, że bardzo duży nacisk kładzie się na techniczne, wokalne wykonanie tekstu. A dla mnie to trochę nie o to chodzi. Jasne, że to jest ważne. Natomiast dla mnie priorytetem jest tekst. Jest bardzo dużo ludzi teraz, którzy wokalnie świetnie śpiewają. No ale tutaj powołuję się na słowa Edyty Gepert. No uważam, że nie wystarczy tylko głos. No trzeba jeszcze mieć coś do przekazania. Ja na pewno bardzo dobrego głosu nie mam, oczywiście, że tak, ale jakoś tam twierdzę, że mam jednak coś do przekazania, coś do powiedzenia. To przejdźmy jeszcze do kwestii takich jakby związanych z muzyką, z wykształceniem. Powiedziałeś, że granie na gitarze, a przede wszystkim śpiewanie jest dla mnie czymś niezbędnym. No i 5 lat temu kończyłeś szkołę muzyczną 1 stopnia w klasie gitary. Co było pierwsze u ciebie, granie na gitarze czy może śpiewanie? A może to przyszło jakoś w tym samym czasie? No i też czy w przyszłości wiążesz swoje plany uczelniane z jakąś szkołą muzyczną, ze studiami związanymi z muzyką? Rzeczywiście, ja szkołę muzyczną skończyłem 5 lat temu w klasie gitary. Na początku była gitara. Na początku zawsze była gitara. Grałem klasycznie. Śpiewać lubiłem od zawsze, ale nigdy w zasadzie się nie uczyłem śpiewać. I dopiero po skończeniu szkoły muzycznej jakoś podjąłem temat śpiewania i zacząłem grać bardziej akordami, już nie klasycznie. I rzeczywiście teraz no zdecydowanie jestem bardziej skupiony na śpiewaniu, no bo dla mnie, tak jak powtarzam i będę to powtarzał, priorytetem jest tekst, który podaję słuchaczom. No i ja się przede wszystkim skupiam na tekście. A odpowiadając na to pytanie, czy wiążę swoje plany ze szkołą muzyczną, no nie. Właściwie jasne, że w przyszłości chciałbym przynajmniej poza pracą zajmować się muzyką. Oczywiście, że tak, no bo ja wiem, że to może górnolotnie zabrzmieć, ale śpiewanie i granie, podawanie tekstu słuchaczom, no wydaje mi się rzeczywiście niezbędne i naturalne, intuicyjne, co to nie znaczy, że nie muszę w to włożyć dużej ilości pracy, prawda? Więc na pewno przynajmniej jakoś tam na boku, poza pracą chciałbym to robić i rzeczywiście mi na tym dosyć mocno zależy. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Piotrze. Dzięki serdeczne za wywiad, było mi bardzo miło i życzę miłego odsłuchu. Twórcza szuflada. Tutaj jeszcze muszę dodać w tym miejscu, że Piotr nie posiada żadnego kanału w serwisie YouTube, nie udostępnia swojej twórczości nigdzie, więc tak naprawdę te 5 utworów, o których tam wspominałem w wywiadzie, można posłuchać na kanale YouTube'owym Festiwalu Młodych Twórców. Tam są sukcesywnie wrzucane nagrania, które odbyły się w STKM-ie. No i jeżeli któryś z zespołów bądź też wykonawców bardziej przypadł wam do gustu, no to możecie posłuchać więcej jego twórczości również tam. No przede wszystkim to, co oni zaprezentowali na tym festiwalu. Posłuchajmy teraz utworu Piotra, Duziem Dalumasz, teraz na antenie Radia Pryzmat. Żadok ma wiką ilple, żadok ma wiką żukłarony, to na mu, mon breluzie. Eony, to na mu, mon breluzie. Douzième dalle marche, je t'encourage, conservatoire votre vie. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Qui soit je sans le soleil, qui me réveille toujours, qui soit je malgré mes rôles et mes défauts, je ne suis pas sous le monde moi-même. Quand je sois seul, ce n'est pas moi. Quand je sois seul, ce n'est pas moi. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Qui sois-je sans le soleil qui me réveille toujours, qui sois-je malgré mes rôles et mes défauts, je ne suis pas sous le monde moi-même. Quand je sois seul, ce n'est pas moi. Quand je sois seul, ce n'est pas moi. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Quand tu es parti, c'est tout pour moi. J'adore ma vie, je t'aime. Peut-être qui c'était sans être comme ça. Peut-être qui c'était sans être comme ça. Je t'encourage, conservatoire votre vie. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire votre vie. Douzième d'allumage, je t'encourage, conservatoire.
Twórcza szuflada. Kolejnymi rozmówcami byli członkowie zespołu Kelly White. Chłopaki w trzyosobowym składzie opowiedzieli mi o swojej twórczości. Za chwilę będziecie mogli wysłuchać tej rozmowy i również po tej rozmowie usłyszymy Manx on Fire, które jest no, takim powiewem świeżości. Na pewno to nie jest to, co można było usłyszeć na ich debiutanckiej epce Breed. Więc zachęcam do zapoznania się również z epką i do wysłuchania tego utworu Manx on Fire, ponieważ będzie można zrobić takie porównanie, jak zmienia się twórczość chłopaków. Posłuchajmy najpierw wywiadu, a następnie utworu. Jest ze mną zespół Kelly White w składzie Jakub Kowalczyk, Szymon Trzebelecki oraz Krzysztof Grzybczyk. Bardzo Was serdecznie witam, panowie. Witamy serdecznie. Cześć. Rozmawiamy w audycji Twórcza Szuflada w ramach Festiwalu Młodych Twórców. No i takie pytanie, które zadaję każdą osobą, z którą rozmawiam. Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w tym festiwalu? Czy to była jakby gdzieś wasza decyzja w takim sensie, że wy znaleźliście informacje na temat tego festiwalu, czy może ktoś wam podrzucił link i stwierdziliście, że czemu nie spróbować? Wiesz co, to był tak naprawdę totalny spontan. To znaczy, wydaje mi się, że to Szymon albo nasza perkusistka Maria po prostu znaleźli gdzieś w internecie ten konkurs, no i od razu napisali tam na naszej wspólnej grupce, no i postanowiliśmy się zgłosić, no i tak to jakoś wyszło. No to był generalnie taki gorący okres, w którym w sumie zdecydowaliśmy się z racji tego, że no nie mogliśmy grać koncertów, no to zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w jakiejś większej ilości konkursów, no dzięki którym ludzie mogliby nas zobaczyć przez internet, no bo te konkursy, te koncerty no były nagrywane. No i w tym też był właśnie ten konkurs przez CKM. Dla słuchaczy Radia Pryzmat przygotowaliście utwór Manx on Fire, jednak on nie pochodzi z tej debiutanckiej epki Breed z kwietnia 2020 roku. Jakbyście mogli powiedzieć najpierw kilka słów na temat tego utworu, który później usłyszą nasi słuchacze, a także na temat tej epki. Utwór to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo to jest w ogóle coś świeżutkiego, jeden z dwóch utworów, które szykujemy z teledyskami już niebawem, także tutaj można go tak naprawdę usłyszeć po raz pierwszy przedpremierowo. Utwór został napisany tak naprawdę już dosyć dawno temu, bo jakoś tuż po wydaniu epki. I to był taki moment, kiedy tak naprawdę zespół zaczął istnieć, to znaczy ta epka poszła w internet, zaczęliśmy tam jakieś pierwsze koncerty organizować. No i pomysł na ten utwór był taki, żeby w pewien sposób się przedstawić, dlatego tam dużo jest tak naprawdę gier słów w tekście i nawiązań do naszej nazwy, też do jakichś naszych przezwisk, takich naszych powiedzonek, też tak naprawdę do popkultury. A muzycznie poszliśmy tu trochę w taki funk, dlatego bo dużo słuchamy takich zespołów jak na przykład Red Hot Chili Peppers. Na epce Breed takich smaczków się nie znalazło zbyt wiele, dlatego postanowiliśmy, że to właśnie będzie ten utwór. Tak, i on powstał w sumie dosyć organicznie, to znaczy, że każdy dołożył w sumie swoją cegiełkę do jakiejś części muzyki i po prostu on powstawał na próbach i ewoluował potem do takiej formy, jak zaraz usłyszycie. Tak, to był jeden z tych utworów, które powstawały po prostu na próbie, że bardzo spontanicznie, że na przykład ktoś wymyślił kawałek gitary, Franek dograł bas. Ja tak naprawdę miałem już tam jakieś przygotowane zalążki tekstu, zaczynałem coś śpiewać, coś tam wymyślać w trakcie i szybko zapisywać, także to było takie bardzo improwizowane. I myślę, że fajnie wyszło przez ten rok. No ja osobiście muszę przyznać, że jak włączyłem ten utwór, a później przesłuchałem waszej epki, to kompletnie mi nie pasowały te dwa style, więc również zachęcam słuchaczy do zapoznania się z tym materiałem chłopaków. No jak sami o sobie piszecie, korzenie zespołu to taki grunge i funk rock. Myślę, że no nie tylko te gatunki mieszacie ze sobą. Sami nawet w tym bio napisaliście, że próbujecie nowych styli i nawet kombinujecie trochę z jazzem czy właśnie z tym funkiem. To jest akurat tak naprawdę dość nowa kwestia, bo jeszcze na etapie epki Breed bardzo byliśmy, przynajmniej ja byłem zajarany grunge'em, właśnie lata 90., Alice in Chains, Soundgarden, te klimaty. Chłopaki właśnie byli bardziej w jakieś funky, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses.
Natomiast jazz doszedł już później, to jest taka nasza nowa zajawka, która jakoś w okolicach wakacji zaczęliśmy w to wchodzić. Tak naprawdę dalej dopiero w to wchodzimy, bo jazz to jest naprawdę bardzo obszerny temat i ciężki orzech do zgryzienia też muzycznie. No ale myślę, że już słychać coraz więcej tego, czego się nauczyliśmy przy okazji zgłębiania jazzu jakby w nowych kompozycjach, które może jeszcze nie ujrzały światła dziennego. No i no myślę, że na pewno jak dojdziemy do etapu już nagrywania płyty długo grającej, to się pojawi dużo takich smaczków. W tym bio także było takie zdanie, że poszerzacie wiedzę z zakresu teorii historii muzyki. Rozumiem, że to jest taka wasza inicjatywa, że sami pogłębiacie te wiedzę, czy studia wasze związane są z muzyką? Nie. My wszyscy tak naprawdę jeszcze do niedawna byliśmy samoukami i właśnie teraz w związku z tą naszą zajawką na jazz, jako że to jest dość szeroki temat, zapisaliśmy się na lekcje do różnych bardziej doświadczonych osób, też wykształconych pod takim kątem muzycznym. No i zaczęliśmy zgłębiać tak naprawdę dopiero od niedawna muzykę pod kątem takim akademickim. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest fajna droga, bo mieliśmy dużo czasu, odkąd pierwszy raz chwyciliśmy za gitarę, żeby tak jakby poczuć dobrze tą muzykę, żeby odnaleźć siebie, takie własne flow, a niekoniecznie, żeby zarzucić się zbyt dużą ilością takich zasad i teoretycznych rzeczy. A teraz jest taki dobry moment, właśnie to nas w jakiś sposób wzbogaca, ale jednocześnie na takiej podstawie już takiego, nie wiem, jakiegoś naszego własnego stylu, że już wiemy po prostu, co chcemy robić i jak, i teraz te różne zasady i takie teoretyczne kwestie są jakimś środkiem, który pozwala nam oddać to, co chcemy oddać, a niekoniecznie, że jest powiedzeniem czegoś, jak mamy to zrobić. Także polecam serdecznie każdemu taką drogę. Myślę, że to jest dobra droga. To jeszcze chciałem zapytać Cię, Kuba, o te teksty, bo napisaliście, że są osobiste, dotyczą autentycznych wydarzeń życia frontmana. To oczywiście, jeśli chodzi o teksty na epce, one w większości są w języku angielskim, ale później w dalszej części tej biografii napisaliście, że inspirujecie się takimi autorami jak Camus czy Nietzsche, więc ta przemiana również tekstowa jest widoczna, tak? Tak. Wiesz co, na etapie epki Breed tak naprawdę ja trochę wcześniej przechodziłem dosyć burzliwy i taki dynamiczny okres w swoim życiu i myślę, że w dużej mierze teksty na Breedzie znalazło to swoje odbicie w tych tekstach. To znaczy one są, ja je łączę w takie kategorie, że Game, czyli utwór, który otwiera epkę, opisuje jakieś wydarzenie z mojego życia, z kolei utwór, który jest dalej, Trust, to są wnioski i tak jakby jakieś lekcje, które wyciągnąłem, to czego się nauczyłem na podstawie tych wydarzeń. I potem mamy podobnie, że jest Back in the Days, który opisuje jakieś wydarzenie i Okręt, który jest takim wnioskiem. Natomiast Animal, który jest w sumie chyba dla nas jednym z takich najważniejszych utworów i też naszych ulubionych, to jest taka trochę moja autobiografia, może bardziej metaforyczna, chociaż też niekoniecznie aż tak bardzo. No i też to jest taki utwór, w którym wszyscy włożyliśmy bardzo dużo serca. Jest też taki jednym z dłuższych i takim przekombinowanym. Po wydaniu epki był taki moment, kiedy właśnie twierdziłem, że powiedziałem już o takich ważnych rzeczach dla mnie, życiowych, związanych ze mną i zacząłem się zastanawiać, o czym dalej pisać. I między innymi na początek bawiłem się grą słowem, chciałem napisać teksty, które są bardziej takie luźne i wesołe, bo jednak na Bridzie to były takie cięższe tematy. No i między innymi Monks on Fire to jest jeden z takich wesołych tekstów, gdzie tam jest bardziej może zabawa słowem niż jakiś przekaz. No a potem zacząłem szukać więcej, zgłębiać dalej. Też zawsze bardzo lubiłem muzykę Doorsów i teksty Jima Morrisona, więc zacząłem sobie powoli patrzeć na autorów czy poetów, którzy inspirowali właśnie Jima. No i tam znalazłem między innymi Nietzschego, Oscara Wilda, więc zacząłem się po prostu wczytywać. No i to mi dało jakąś inspirację, którą staram się teraz przelewać w to, co teraz piszę. Czy oprócz muzyki jakieś jeszcze inne zainteresowanie odgrywa taką dużą rolę w życiu? No dla mnie tak naprawdę muzyka to się też łączy w pewien sposób z literaturą. Ja też jestem uczniem Krakowskiego Liceum Plastycznego, także trochę tam maluję, chociaż nie powiedziałbym, że jestem w tym jakoś super dobry. Bardziej to robię tak hobbystycznie i może z nastawieniem, żeby ewentualnie coś kiedyś bardziej w tej kwestii podziałać. No i Franek, nasz basista, też razem ze mną chodzi do tego liceum. No i jeszcze tam trochę sportu uprawiam, ćwiczę jakąś kalistenikę. Z mojej strony to w sumie takimi głównymi zajawkami poza muzyką są fotografia i aktorstwo. No i
aktorstwo chyba się najbardziej wiąże z muzyką, tak mi się wydaje. Chociaż na temat zdjęcia też można napisać nawet cały tekst. No jeśli o mnie chodzi, to też może w sumie tak zahaczę o wszystkich nas, to raczej właśnie wszyscy się interesujemy jakimiś różnymi obszarami sztuki, na przykład Maria, nasza perkusistka, ostatnio jest zajawiona dość mocno fotografiką, czyli takim właśnie artystycznymi fotografiami. I też w sumie często dyskutujemy na jakieś tematy takie polityczno-społeczne, co też jesteśmy jakoś tam wciągnięci i myślę, że potem z tych przemyśleń też jakieś wnioski w tekstach Kuby można znaleźć. No tak, jednym tak naprawdę z tekstów, które powstały w ten sposób, jest Trust. Tak jak powiedziałem, to są jakieś myśli czy przemyślenia, które powstały po wydarzeniach, które opisałem w game'ie. No i było to w ten sposób, że w sumie rozmawiałem z Frankiem, naszym basistą, i tak w dużym skrócie, nawiązując do tej naszej dyskusji, rozmawialiśmy o tym, że zaufanie to jest taki w pewien sposób budulec społeczeństwa i że jakby to, że ludzkość w ogóle zbudowała społeczeństwo, w dużej mierze oparte jest na tym, że potrafimy sobie ufać. Że na przykład zwierzęta generalnie czegoś takiego nie mają, chyba że mówimy o takich mocno kolonialnych zwierzętach typu, nie wiem, pszczoły, ale tam to też trochę działa na innej zasadzie, bo tam jest zasada, że po prostu z założenia wszystkie robotnice się poświęcają i tak ma być. A ja byłem dosyć nieufną osobą taką na tamtym etapie i raczej taką, nie wiem, samotniczą w pewien sposób. Chociaż nie do końca to jest dobre określenie, ale lubiłem po prostu pobyć sam. No i jakby na podstawie tej rozmowy właśnie o zaufaniu powstał Trust. No i tam jeszcze właśnie były też wątki autobiograficzne, ale tu nie będę w nie wchodził aż tak głęboko. Myślę, że jeżeli kogoś to interesuje, to może posłuchać właśnie wspomnianego game'a. Bardzo Wam dziękuję za wywiad. Moimi rozmówcami był Jakub Kowalczyk, Szymon Trzebelecki oraz Krzysztof Grzybczyk. Pozdrawiamy również Franciszka Szarka oraz Marię Wypart, którzy nie wzięli udziału w wywiadzie, ale są członkami zespołu Carrie White. Bardzo Wam, panowie, dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Twórcza szuflada. To Wembley soon. We are monks on fire. We're monks, monks on fire. Yeah, we're monks on fire. We're monks, monks on fire. Yeah. Southern states in Mercury. He's picking French, it's Mercury. New name for band is Cloverfield. Like this film I haven't seen. Like assassin, hair is messy like spaghetti. Carrie's coming, are you ready? Hidden power like a Jedi. Anakin's cute, he's crushed and carried, but she's the best for being married. Innocent lady with a three-letter name, has taken two shots with me, my friend. My ex was there, but she got scared. Carrie is now my holy grail. We are monks on fire. Yeah.
don't scream, they making sounds. From China Street to Chinatown, ma, mama know, and that's no lie. You hear this music on the Mars. Twórcza szuflada. I przyszedł czas na ostatnich rozmówców podczas dzisiejszej audycji. To grupa Sara Poczyńska Trio. Oni przygotowali dla naszych słuchaczy utwór Nie ma. Zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy. No i na koniec audycji zagramy właśnie ten utwór. Moimi gośćmi są Sara Paczyńska, Justyna Bajak oraz Damian Wróbel z grupy Sara Paczyńska Trio. Bardzo serdecznie was witam. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Rozmawiamy w audycji Twórcza Szuflada, ponieważ braliście udział w Festiwalu Młodych Twórców, no i to jest pierwsze pytanie, jakie zadaję każdemu uczestnikowi. Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w tym festiwalu? Jak to wyglądało u was? Jakby dzięki Justynie, która pełni też funkcję, powiedzmy, menadżerską naszego zespołu, więc Justyna, możesz przybliżyć temat, jak dotarłaś do festiwalu? Tak, właściwie to było, że na którejś z facebookowych grup muzycznych zobaczyłam ogłoszenie i tak zainteresowałam się i po prostu wysłaliśmy zgłoszenie. No i udało się zakwalifikować i właśnie nagrać nasze piosenki. A jak w ogóle wasze muzyczne drogi się zeszły? Na jakim etapie się spotkaliście i czy długo gracie już razem? To jest bardzo ciekawe, bo ja i Justyna w zasadzie znamy się od 6 roku życia i chodziłyśmy razem do klasy, do szkoły muzycznej w Wadowicach i przyjaźnimy się też od dziecka i gdzieś tam to wspólne granie zawsze było, ale pomyślałyśmy, że dobrze by było rozbudować nasz w sumie duet, który przez moment był składający się z fortepianu, wokalu i skrzypiec. I zaprosiłyśmy do współpracy Damiana, który wcześniej grał z przyjaciółką z mieszkania Justyny, także takie tutaj koligacje zaszły. Tak, czyli po prostu jesteśmy właściwie grupą znajomych i dzięki tym znajomościom przez naszych innych przyjaciół jakoś udało nam się zgrać i tak powstało trio. No myślę, że też już możemy się też nazwać przyjaciółmi w tej kwestii muzycznej i w ogóle znajomościowej, że tak powiem. Ale razem też nie gramy długo, bo zaczęliśmy właściwie w tym roku, więc to nasz początek w tym składzie. Tak, ja w ogóle pierwszy raz poznałem i zobaczyłem się z dziewczynami na pierwszej próbie, więc od razu nasza znajomość zaczęła się już jako zespół, jako trio, no i na pierwszej próbie już chyba wszyscy poczuliśmy, że mamy jakieś wspólne cechy muzycznie i fajnie się dogadujemy, więc sobie do tej pory razem jakoś gramy. Tak, ale planujemy w sumie też powiększać skład i na już jakiś przyszły festiwal, bo jak się uda koncert wystąpić jeszcze z pianistką, tak żebym mogła już przyjąć rolę 100% wokalistki, a nie 50-50. No właśnie, bo tu jeszcze uzupełnię, że ty, Sara, jakby odpowiadasz za wokal i pianino, Justyna skrzypce i kachon i Damian gitara i kachon. To poszukujecie jakiejś osoby, która uzupełni tylko pianino, czy może jeszcze jakiś instrument dołączy jakby do waszego trio? Wtedy już 4 osób. Tak, w sumie to chcielibyśmy na pewno też jakiś bas i perkusję, ale jeszcze wracając do fortepianu, to też chcielibyśmy pójść troszkę w taką stronę trochę elektryczną, może dodać jakieś też efekty, więcej tego, bo na razie to jest typowo akustyczne granie i może tak troszkę dodać czegoś nowego, chcielibyśmy nowych brzmień, jakichś syntezatorów, mi się tak marzy, zawsze lubię takie klimaty po prostu. W swoim bio napisaliście, że pokazujecie się szerszej publiczności w kawiarniach, to znaczy pokazywaliście się, bo teraz wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie. Chciałem zapytać o odbiór waszej muzyki przez słuchaczy, tudzież klientów takiej kawiarni, którzy przysłuchiwali się waszej muzyce. Myślę, że jest bardzo dobry. Zazwyczaj znajdą się jakieś osoby, które też podchodzą po koncercie i pytają o szczegóły albo dokładnie o piosenki. W sumie też ostatnio miałam taką sytuację, że po naszym koncercie w Wadowicach
też jeden słuchacz koncertu podszedł i się pytał właśnie o te utwory, które dzięki festiwalowi zostały nagrane, bo chciał je znaleźć w sieci. A no ja powiedziałam, że na razie ich nie ma, także myślę, że teraz miałby szansę posłuchać. Zazwyczaj są to bardzo miłe jakby reakcje na naszą grę, bo też staramy się bawić na scenie i nie traktować tego tak bardzo sztywno, jak tak. Właśnie granie z nud, jak to czasami no, właśnie w szkole. Tylko to jest taka nasza odskocznia troszkę i też bardzo się lubimy i rozmawiamy pomiędzy, znaczy no, w przerwach koncertowych. Także to jest wielki fan po prostu dla nas. Tak, chcemy się dobrze po prostu bawić na scenie grając i tak samo chcemy, żeby publiczność dobrze się bawiła i myślę, że to jakoś nam się udaje. Zdarza nam się też na koncertach fajnie poimprowizować, co wydaje mi się, że jest dużym atutem i na przykład jakaś piosenka, która na próbach zajmowała nam 3 minuty, zajmowało nam zagranie całości, to na takich występach się czasami przedłuża nawet do 10 minut i się fajnie po prostu przy tym bawimy i staramy się być jak najbardziej tacy naturalni i na luzie i myślę, że to też może się podobać. Tak, chciałam tutaj powiedzieć, że zwłaszcza przy jakichś coverach czasami powstają tak bardzo nowe rzeczy na scenie i tu Damian mistrz improwizacji ukłon w jego stronę, bo czasami to naprawdę trzeba się nieźle orientować, żeby wiedzieć, co drugi ma w głowie, bo tego jeszcze nie słychać, tylko widać w oczach, nie wiem, ale jakoś to działa, ta chemia, że faktycznie czasami działa to na zasadzie takiego jam session totalnego. W tym bio napisaliście również, że gatunek muzyczny, który gracie, to muzyka alternatywna oraz pop, ale inspirujecie się także poezją śpiewaną latami 80. Czy są jacyś artyści, zespoły, wykonawcy, którzy mieli wpływ na waszą twórczość? Chodzi mi o jakby całość trio, ale też poszczególne osoby. Czy jest taka artystka, którymi się inspirujecie? Ja właściwie jakieś swoje początki pisania swoich rzeczy zaczynałam właśnie od poezji śpiewanej. Myślę, że duży wpływ miała na mnie Nosowska, może Przemyk. Jakby takie artystki przez wielkie A, gdzie właśnie myślę, że słowo jest tak samo ważne jak muzyka. I tym właśnie chciałabym się kierować i raczej iść właśnie w taką stronę muzyki polskiej, alternatywy. No nie wiem, z takich bardziej jakby nowych artystów tej sceny polskiej alternatywy, no to uwielbiam Ralfa Kamińskiego. Gdzieś tam jeszcze byłam olbrzymią fanką Meli Koteluk kilka lat temu. W sumie jeszcze Kasia Lins. Raczej tacy artyści, których jest mniej właśnie w popularnych stacjach radiowych. Ja mam podobne właśnie upodobania co do artystów, których słucham, jak Sara. Jeszcze mogę też dodać w sumie Dawida Podsiadło, który właśnie i też czerpie z alternatywy, a też jest mainstreamowym artystą, więc można go też do popu zaliczyć. Też myślę, że The Dumplings nas inspiruje. Ogólnie wydaje mi się, że każdy z nas ma różne gatunki muzyczne, których lubi słuchać, ale znajdują się też takie, których słuchamy wspólnie i jakoś to powoduje, że tak właśnie fajnie nam się gra i każdy też wnosi coś swojego do aranżacji. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o plany muzyczne na najbliższe miesiące, lata. No wiadomo, sytuacja jest jaka jest, ale czy już coś planujecie, czy na razie czekacie, aż sytuacja się trochę uspokoi? Staramy się ciągle coś planować. Mamy zaplanowany też koncert w Warszawie w lutym. Mamy nadzieję, że się odbędzie, ale to zobaczymy. I ciągle też szukamy nowych konkursów. Część oczywiście została przełożona na następny rok, więc też czekamy na ich odbycie się, bo na przykład się zakwalifikowaliśmy, więc staramy się jak możemy, ale no niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Tak, myślę, że na razie skupimy się właśnie na jakichś festiwalach. Trochę poszukamy też inspiracji. I spróbujemy też stworzyć nowe rzeczy, żeby mieć z czym wyjść właśnie na koncerty, więcej tego własnego materiału, no kiedyś będzie właśnie można organizować takie coś, bo nie ukrywam, że brakuje tego strasznie, bo to też motywuje
pewien sposób do tego, żeby więcej działać, więcej robić i jeszcze więcej próbować i się spotykać. Czyli na razie pozostaje nam słuchaczom słuchanie Was na YouTubie, tak? Bo również macie kanał. No i czekać na to, co się wydarzy i być może właśnie uda się zorganizować ten koncert w lutym i wtedy będzie może można spotkać Was na żywo. Tak, i bardzo zapraszam do odwiedzin owego kanału. Staramy się tam w miarę możliwości wrzucać jakieś materiały i też opisywać tak ze swojej strony bardziej historię jakąś powstawania tych rzeczy. Także na bieżąco coś tam jest dodawane. Owszem, to nie są właśnie nagrania koncertowe, ale jakieś tam czasami domowe, a teraz właśnie z Festiwalu Młodych Twórców. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Moim gośćmi była Sara Paczyńska, Justyna Bajak, Damian Wróbel, Sara Paczyńska Trio. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Twórcza szuflada. Ukrywam się, zamykam wewnątrz swoich snów, wypływam i nie wiem, czy znam do domu szlak, nawet gdy zabłądzę, cisza. Nawet gdy latarnie staną w płomieniach, nawet kiedy werble wybiją rytm, nawet gdy wykrzyczę swoje pragnienia, nie usłyszy ich nikt. Nawet gdy zobaczysz w mych oczach ocean albo ciepło, które przypomni ci dom, nie zadawaj pytań, co dalej, co teraz, nie odpowiem ci. Wewnątrz twoich snów przypłynę, bo chociaż ty znasz do domu szlak, jeśli znów zabłądzę, cisza. Nawet gdy latarnie staną w płomieniach, nawet kiedy werble wybiją rytm, nawet gdy wykrzyczę swoje pragnienia, nie usłyszy ich nikt. Nawet gdy zobaczysz w mych oczach ocean albo ciepło, które przypomni ci dom, nie zadawaj pytań, co dalej, co teraz. Szuflada. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które słuchały dzisiejszej audycji. Zapraszam również na drugą część programu z kolejnymi twórcami z kategorii muzyka, biorącymi udział w Festiwalu Młodych Twórców. Odbędzie się ona w styczniu. Już w tym momencie zapraszam. Dajcie znać, jak Wam podobały się utwory, które zostały dzisiaj zaprezentowane. Ja muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tych młodych, zdolnych osób. No i myślę, że z wielką chęcią będę wyczekiwał jakichś nowości od tych muzyków, ponieważ kilka utworów przypadło mi do gustu.